hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Grzechu 40 mam zaszczyt zaprezentować kolejny, mam nadzieję całkiem ciekawy i wartościowy materiał z serii z klasycznego Q&A, czyli pytajcie, a będzie wam dane, gdzie wy zadajecie pytania, ja następnie staram się na nie odpowiadać. Pytania dotyczące dosłownie wszystkiego, niczego się nie boję, przed niczym się nie ugnę, no chyba, że wkraczalibyście w sferę mojego życia prywatną. Z tego co pamiętacie, być może nie, ostatni materiał skończyłem sobie na całkiem rozbudowanym i intrygującym zagadnieniu, mianowicie cytuję: co sądzisz o traktacie wersalskim, co byś w nim zmienił? Koniec cytatu. Naprawdę ciekawe zagadnienie. Dla osób, które nie wiedzą, traktat wersalski był głównym dokumentem pokojowym zakończającym okres I wojny światowej. Uczymy się o tym w szkołach i w mniejszym lub większym stopniu wiemy, czego on dotyczył oraz jakie były jego ogólne postanowienia. Traktat głównie nakładał na Republikę Weimarską negatywne obostrzenia, przy czym niektóre z nich były błahe, inne wręcz nie do zaakceptowania. Tak oto Niemcy musiały oddać Francji Lotaryngię i czasowo Zagłębie Sary. Polska uzyskała dojście do morza, do tego swoje otrzymały Czechy, a raczej powinienem powiedzieć Czechosłowacja, bo wtedy Czech przecież nie było, Dania, no i wydzielono z Niemiec sam Luksemburg, który wcześniej także był przyłączony do owego kraju. Do kwestii terytorialnych doszły także postanowienia demilitaryzacji, które tworzyły z Niemiec zasadniczo kraj bez żadnej armii. Wojska lądowe miały sobie liczyć zaledwie 100 tysięcy ludzi, co było małą liczbą. Postanowiono permanentny zakaz posiadania broni pancernej, lotnictwa i okrętów podwodnych, a do tego flota została tak okrojona, że praktycznie stała się kompletnie nieistotna. Ale to nie wszystko. Z tego co wiemy, kolejnymi postanowieniami były restrykcje gospodarcze, takie jak wypłacane okresowo reparacje wojenne wynoszące 132 miliardy marek rocznie przez kolejne 50 lat. Coś nie do ogarnięcia ludzkim umysłem. Co jak dodam, było kwotą astronomiczną, nierealną do wypłacania i zażynającą gospodarkę germańską. I w obliczu jej poziomu, gdyby Polska domagała się tych słynnych reparacji wojennych od Niemiec za okres II wojny światowej, biorąc pod uwagę ile ludzi nam uśmiercili, że budowali u nas obozy zagłady, a nieomal wszystkie polskie miasta zostały zdmuchnięte z powierzchni ziemi, to wysokość owych rekompensat byłaby tak astronomicznie wielka, że stalibyśmy się szybko najbogatszym krajem Europy. Choć oczywiście, no jest to mrzonka, bo nikt nam tych rekompensat nie zapłaci, co nie oznacza, że nie powinniśmy o nie walczyć w mediach. Ale powracając na właściwy grunt, do Niemiec i Francji. Francuzi wyznaczyli tak zaporowe kwoty rekompensat nie do końca dlatego, że potrzebowali tych pieniędzy tak potwornie mocno. No pieniędzy każdy potrzebuje, wiadomo, no te pieniądze im się przydały. Natomiast stawka owych kwot została wyliczona na bazie tego, żeby osłabić wroga. Oni wiedzieli, że na tyle mocno ubodą gospodarkę sąsiada i ten przez najbliższe 50 lat będzie klepał biedę, przez co również Niemcy przestaną stanowić realne zagrożenie dla samej Francji i reszty Europy. I taka ciekawostka w ciekawostce, wiecie kiedy te reparacje zostały spłacone? Bo nie zrezygnowano z ich spłacania, dopiero w roku 2010. Nie zmienia to jednak faktu, że traktat został źle sporządzony, bo gospodarki europejskie były nadwyrężone I wojną światową po obu stronach Renu. Zarówno Niemcy, jak i Francja podnosiła się z gruzów, ale tym pierwszym dowalono jeszcze wypłacanie nierealnych kwot zadośćuczynienia. Jako że nie byli w stanie tego robić, no to Francja weszła zbrojnie na zagłębie Rury, czyli taki odpowiednik naszego Śląska, i zarekwirowała sobie cały wydobycie węgla Republiki Weimarskiej. Skoro Niemcom odebrano węgiel, no w tamtych czasach to wszystko, cała gospodarka funkcjonowała na węglu, to ich fabryki stanęły. No reperkusja była łatwa do przewidzenia. Skoro stanęły, to nagle pojawiło się 10 milionów bezrobotnych ludzi. Skoro nie mieli pracy, szybko zamieniali się w bezrobotnych, bezdomnych ludzi, umierających z głodu na ulicach miast.
I w takich oto realiach do głosu doszły partie faszystowskie, takie jak NSDAP, z personą energicznego Adolfa Hitlera na czele, który gromkim głosem z mównicy zaznaczał, że jeśli dojdzie do władzy, pierwsze co zrobi, to wypowie postanowienia traktatu wersalskiego, bo bieda narodu niemieckiego jest spowodowana wyzyskiem ze strony krwiożerczego Zachodu. Ty mnie pytałeś o to, co sądzę o traktacie i w sumie już na to pytanie odpowiedziałem. Był źle sporządzonym dokumentem, który musiał obudzić prędzej czy później w Niemcach poczucie krzywdy i żądzę zadośćuczynienia. A jak ja bym go sporządził? Przede wszystkim bym go urealnił. Traktat wersalski nie został powołany po to, żeby zrekompensować szkody Francuzów i Anglików, ale po to, żeby dokopać Niemcom. Jasnym było, że i tak nie zostanie on spełniony, bo postanowienia szły o wiele za daleko. Rekompensaty powinny być niższe i przekalkulowane do ówczesnych możliwości niemieckiej gospodarki. Nie było co zabraniać Aryjczykom posiadania floty, lotnictwa i czołgów, bo wiadomym było, że się do tego nie zastosują. Zamiast kategorycznie odmawiać produkcji tym podobnych maszyn militarnych, powinni byli po prostu nieco okroić ich liczbę. To wszystko. Słowem, traktat wersalski szedł w dobrym kierunku, ale przekraczał tą delikatną granicę, która była do zaakceptowania i robił to zasadniczo pod każdym względem. Niemcy na skutek owego dokumentu zostali pozbawieni możliwości normalnego życia i jak klasyczne zwierzę w klatce zaczęły się odgryzać. To tak samo jak z tygrysem w zoo. Jeżeli opiekun wejdzie mu do klatki, coś tam będzie doglądał, tygrys może przyczaić się w krzaku, w rogu i po prostu biernie obserwować owego opiekuna. Natomiast w momencie, kiedy ten opiekun podejdzie do tygrysa i zacznie go szturchać ostrym kijem, no to jest normalne, że w tym momencie zwierzę zostanie przyparte do muru. Zacznie się odgryzać i rzuci się na tego opiekuna. Podobnie było z Niemcami. Zostali przyparci do muru. Kolejne pytanie tego samego widza. W jaki sposób pewien austriacki akwarelista Adolf H. doszedł do władzy? No cóż, widzę, zadajesz tutaj pytania w jednym rycie. Ogólnie wiele musiało się wydarzyć, aby Hitler doszedł do władzy. Niektóre rzeczy były kwestią odpowiedniej determinacji, inne ogólnym charakterem nurtów światowych, w tym zmianami geopolitycznymi, jeszcze inne serią niefortunnych zdarzeń, które postąpiły wręcz lawinowo. Ogólnie pytasz mnie o wszystko razem, więc jest to bardzo obszerny wątek. Niewykluczone, że będę na ten temat się wypowiadał już do samego końca powyższego materiału, ale jest to również temat diablo ciekawy, szalenie fascynujący, więc mam nadzieję, ku uciesze gawiedzi, mam nadzieję, was to nie zanudzi i jakkolwiek zainteresuje. Zatem zaczynajmy. Pierwszą ciekawą rzeczą, zauważcie, jest to, że zawsze o drodze Hitlera na szczyt mówimy z perspektywy tego, co się stało w jego otoczeniu, zapominając tym samym o fakcie, że sam Hitler również musiał przejść długą drogę do zostania Führerem. A droga to była wyboista i pełna ślepych zaułków, które mogły zakończyć się nawet jego śmiercią lub zostaniem choćby księdzem. Bo tak, choć brzmi to nieprawdopodobnie i kuriozalnie, to Hitler analizował i taką karierę życiową. Zresztą, choć niewielu o tym wie, miał on problemy psychiczne, cierpiał na depresję, sam próbował popełnić samobójstwo wiele razy, a zanim uczyniono z niego pewną siebie maszynę do przemów i zabijania, był raczej zamkniętym w sobie, nieśmiałym i dosyć płochliwym mężczyzną. No ale do rzeczy. Hitlera chyba każdy kojarzy, prawda? Austriak urodzony w 1889 roku w około 15-tysięcznym mieście Braunau, jakoś tak się to powinno chyba mówić. Nie wiem, niemieckiego nigdy się nie uczyłem, nigdy nie byłem w tym języku biegły ani dobry. Rosyjski to już bardziej, ale niemiecki, tak jak mówię, to jest po prostu dla mnie czarna magia. Wszędzie tak piszą, choć jest to swego rodzaju niekonsekwencja, bowiem w tamtych czasach nie było Austrii jako takiej, istniały natomiast Austro-Węgry. Ale to już semantyka. Hitler był synem urzędnika celnego i dosyć normalnym dzieckiem, no zdolny w każdym razie na pewno nie był, bo promocje do kolejnych klas otrzymywał zazwyczaj pod warunkiem, że zmieni szkołę. No to jest takie dosyć restrykcyjne, prawda? To jednak musiał nie lubić samej szkoły, a i przy okazji w tej szkole musieli nie lubić jego. Do tego nawet nie przystąpił do matury. Z tego co wiemy, od lat dziecięcych fascynował się sztuką i chciał zostać malarzem, ale pomimo usilnych prób nie udało mu się dostać do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Gdyby się dostał, prawdopodobnie historia
cywilizacji ludzkiej wyglądałaby zupełnie inaczej i wbrew pozorom być może nawet gorzej niż to, co obserwowaliśmy w XX wieku, bo dzięki temu, co się stało, teraz mamy względny spokój. Führer po prostu tak mocno wykrwawił ludzkość, że na jakiś czas odechciało jej się wielkoskalowych potyczek. Inna kwestia to powstanie broni jądrowej, która także, wcale tego nie ukrywajmy, zapewniła na Ziemi swego rodzaju prewencyjny status quo. Do tego nie można zapominać, że Hitler, a w konsekwencji nazizm, stanowił przeciwwagę dla komunizmu, który jaki był, każdy wie. Niektórym może się wydawać, że bez Hitlera nie byłoby problemów, jakie trawiły ludzkość, nie byłoby obozów zagłady, czystek, dyskryminacji, masowych mordów, wyzysku i wszystkiego, co złe, ale pamiętajmy, że poza tym wszystkim istniały jeszcze mordy, obozy i dyskryminacje bloku wschodniego, komunistycznego. I choć ZSRR był wielkim wygranym w konflikcie drugowojennym, to jednak ważnym jest, że Hitler ostudził zapędy bolszewików na podbicie całego świata, dobijając tym samym i tak już upodloną gospodarkę czerwonych narodów. Ergo, gdyby nie było Hitlera, może dzisiaj mówilibyśmy po rosyjsku i modlili się do portretów takiego dziwnego, rudego pana z bródką i dosyć sporą łysinką. Kto wie? No ale wracając do tematu pierwotnego, Adolf Hitler najpierw utrzymywał się z renty i dotacji ze strony bogatej ciotki, potem ze sprzedaży własnych obrazów i pocztówek, które malował, na końcu z praktyki, jaką odbywał na stanowisku pomocnika murarza w Niemczech. Należałoby wspomnieć, że już na tym etapie życia człowiek ten był uprzedzony do ludności żydowskiej, które to uprzedzenia, jak uważają psycholodzy, zostały wykreowane na bazie przypadłości jego matki. Hitler kochał matkę pełnym sercem. Ojca nie bardzo, bo był on burzliwy, zimny i miał problemy z alkoholem, ale matkę kochał ponad życie. Matkę, która bardzo szybko zachorowała i choć leczył ją lekarz pochodzenia żydowskiego, nie udało mu się jej uratować. Czyli już patrzcie, jaki piękny łańcuszek przyczynowo-skutkowy, od obwiniania jednego konkretnego Żyda za śmierć własnej matki do obwiniania całej nacji za wszelkie problemy świata. Choć tutaj swoje trzy grosze dodała także propaganda I wojny światowej i legenda tak zwanego wielkiego ciosu w plecy, który zdaniem wielu Niemców był powodem przegranej w zmaganiach zbrojnych. Ciosu w plecy wykonanym przez kogo? No rzecz jasna, przez ludność żydowską, która miała wielką władzę i choć w dobie kryzysu przedwojennego normalny Niemiec nie miał grosza na chleb, Żydzi radzili sobie całkiem nieźle, wspierając wzajemnie swoje interesy. W tym momencie Niemcy, widząc ową dysproporcję, zaczęli myśleć jak typowy Polak. No i zakorzeniać w sobie nienawiść w ujęciu sensu largo, no bo co? Oni są bogaci, a my jesteśmy biedni. Znaczy, że nas okradli, że gdyby nie było tych onych, no to my byśmy byli również bogaci, bo nikt by nas nie okradał. Głupia logika, ale stosowana co i róż na świecie, praktycznie przez wszystkie epoki cywilizacji ludzkiej, aż po dziś dzień. Niestety, ludzie są na tyle głupi, że podobną głupią logiką potrafią się podpierać. Mniejsza. Powracając do persony samego dyktatora. Wspomniałem tu o ojcu Adolfa, który często za dziecka go bił i się na nim wyżywał. Jak potem określił sam Hitler, to było dla niego dobre, bowiem go zahartowało i ukształtowało w odpowiedni sposób. Jak to mogę skomentować? No cóż, niezbyt to moralne podejście, no ale nie oczekujmy również moralności od człowieka, który planował zabić 80% ludności świata. Tym niemniej ważne jest to, że specjaliści robiący portret psychologiczny Hitlera uważają, że agresywny i patologiczny ojciec także miały na niego wielki wpływ, choć nie do końca taki, jak co po niektórzy myślą. Dziś kojarzymy wodza z podobnym charakterem, silnym, nieznoszącym sprzeciwu, charyzmatycznym, pewnym siebie. Ale musimy pamiętać, że nie zawsze tak było. Zanim Führer doszedł do władzy, zanim stał się tym słynnym Führerem, tak jak już nadmieniałem, nie miał zbyt wielu cech przywódczych. Był nieśmiały, cichy, introwertyczny i bojaźliwy, niezdecydowany, a do tego niespecjalnie lubiany. To typowe cechy ludzi, którzy byli zastraszani w dzieciństwie. Tylko że po wykreowaniu podobnej mentalności za dziecka, dalsze opcje rozwojowe dla podobnych osób są dwie. Albo człowiek do śmierci będzie tak zwanym
mięczakiem, albo wreszcie się weźmie w garść, trudy młodości go zahartują i wykreuje w sobie jeszcze silniejszą osobowość. Chyba nikogo nie zdziwię, mówiąc, że tak też się stało z omawianym przypadkiem. Powracając do jego kariery, Hitler kilka razy starał się o dostanie do Akademii Sztuk Pięknych, ale zakończyło się to niepowodzeniem. Potraktował to jako katastrofę życiową. W międzyczasie, nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić, starał się dostać do seminarium duchownego, ale także go nie przyjęli, bo jak już nadmieniłem, był okres, w którym Adolf Hitler myślał o zostaniu księdzem. Ogółem do roku 1914 człowiek ten, no, ani dobrze nie rokował, ani niczego nie osiągnął w swoim życiu. A w tym roku? No w tym roku, no cóż, chyba wszyscy wiemy, co się wydarzyło. W 1914 wybuch I wojny światowej, na który bardzo szybko odpowiedziały masy. I choć dziś uważa się, że Hitler poszedł do wojska z poczucia konieczności, chęci obrony bliskich oraz ojczyzny, to prawdziwe pobudki mogły być troszeczkę mniej szlachetne. On po prostu nie miał co ze sobą zrobić. Do żadnej szkoły go nie chcieli przyjąć. Malarzem mu się nie udało zostać. Nie miał za co żyć. Do żadnej pracy również go nie chcieli wpuścić, więc zaciągnął się do woja. Wstąpił jako ochotnik do 6. Bawarskiej Dywizji Rezerwy i został oddelegowany na front zachodni. Ktoś by powiedział, że no na tym etapie życia z pewnością się zasłużył, zmężniał i doświadczył okropieństw wojaczki, ale nie jest to również do końca prawda. Po pierwsze, Hitler pełnił funkcję gońca, więc nie musiał siedzieć na froncie, tylko leżał sobie w siedzibie polowej dowództwa z tyłu. Gdy to miało jakieś rozkazy do wydania, wtedy ruszał przekazać je walczącym na dalszych liniach. Gońcy mieli zdecydowanie lepiej i łatwiej od innych, dlatego za nimi specjalnie na froncie nie przepadano. Hitler również na tym etapie życia nie miał zbyt wielu kolegów. Po drugie, nawet w tym momencie objawiła się nieśmiałość i wręcz zniewieszczenie późniejszego Führera. I to stąd te słynne słowa przełożonych w Armii Rzeszy, którzy oznajmili, że nie widzą u Hitlera szans na kontynuowanie ścieżki wojskowego, bo, cytują, brak w nim cech przywódczych. Wiemy, co było potem, może nam się to wydawać śmieszne, ale tak go sklasyfikowano. Silne zatrucie gazem bojowym nastąpiło również potem na froncie w osobie samego wodza, Führera, Hitlera. Postrzał w nogę, odnośnie którego po dziś dzień istnieją kontrowersje, czy Hitlerowi odstrzelono męskość, czy też nie. Choć przesłanki o tym świadczące nie są takie głupie, bo tłumaczyłoby to jego dalszą aseksualność. Adolf Hitler nigdy nie przejawiał specjalnego zainteresowania płcią piękną. Przez całe życie powtarzał, że jego jedyną ukochaną jest Trzecia Rzesza. Niby miał tą swoją Ewę Braun, ale nigdy jej publicznie nie okazywał czułości, a ożenił się z nią dopiero przed samą śmiercią. Tak więc, z tego co widzicie, nic by nie wskazywało, że z tego człowieka wyjdzie jakikolwiek dyktator. A już tym bardziej dyktator tyran, który, jak to powiedział, pociągnie za sobą świat w płomieniach. Dopiero potem zaczęły na niego wpływać ideały faszystowskie, zapisał się do partii, a jej współczłonkowie zaczęli z niego robić maszynę oratorską i słowo maszyna należy tu potraktować w sensie dosłownym. Bowiem człowieka tego uformowano w ujęciu public relation od stóp do głów. Specjaliści uczyli Hitlera, jak się powinien ubierać, że nie powinien zbyt często robić sobie zdjęć w stroju bawarskim, bo wygląda niemęsko i nie porwie tym samym kobiet. Nauczono go, jak gestykulować, jak przelewać entuzjazm na tłumy, jak się zachowywać, jak argumentować, w jaki sposób ekspresyjnie przekazywać emocje, a nawet co robić w czasie wolnym, aby nie wyjść na mięczaka. To wszystko zostało mu wpojone. On się tego sam nie nauczył. On taki nie był. Oni go po prostu tak ukształtowali. To wszystko miało jednak miejsce po odejściu z armii, a większość ludzi zapomina o tym, co się działo zaraz przed jej opuszczeniem. W nielicznych książkach historycznych przeczytacie bowiem, że po zakończeniu I wojny światowej, pomimo sprzeciwienia się dowództwa, wytypowano Hitlera na tak zwanego armijnego męża zaufania, którego charakter obowiązków sprawiał, że musiał zacząć karierę mówcy, gdyż to jego zadaniem było pozyskiwanie żołnierzy do pracy nad odbudową kraju, a i pełnienie roli agitatora. To wtedy przedłożono mu pierwsze lekcje dotyczące mowy ciała i wtedy oficjalnie zaczął wspierać komunistów. Że co?
Czemu? Jak to? Być może dopiero potem mu się odmieniło. W końcu narodowy socjalizm także czerpał w skarbnicy nurtów typowo komunistycznych. Bardziej jednak prawdopodobnym, że no, Hitler przeczekał ten okres, w którym armia monachijska bardzo mocno leciała w lewą stronę i udawał, że leci w tą stronę razem z nimi. Tak oto nikogo nie powinien dziwić fakt, że podobizny Hitlera doszukano się m.in. na historycznych filmach nagranych na pogrzebie Kurta Eisnera, socjalistycznego działacza żydowskiego pochodzenia. No ale mniejsza, bo już odpłynąłem tak daleko, iż nawet nie widać brzegu mojego wątku głównego. Tak więc powiedzmy, że na tym zakończę mentalną zmianę Führera, natomiast co się działo na świecie, każdy wie. Dojście do władzy owej jednostki było połączeniem wielu czynników i może, aby znowu się nie rozwodzić na 30 minut, wypunktuję je w jakikolwiek uporządkowany sposób. W każdym razie spróbuję to zrobić. Po pierwsze, przegrana I wojna światowa, która wykreowała w Niemcach poczucie wstydu, rozgoryczenie i wrażenie wielkiej krzywdy. Zresztą mogę tu przytoczyć wypowiedź samego Hitlera, który w tamtym okresie oznajmił, mając ciemność przed oczami. Po omacku, zataczając się, wróciłem do sypialni. Rzuciłem się na łóżko i schowałem rozpaloną głowę pod kocem i poduszkami. Zapłakałem. Im usilniej próbowałem objąć myślą to niesłychane wydarzenie, tym bardziej palił mnie wstyd, oburzenie i hańba. Oczywiście słowa te są jednostkowe, ale nie tylko Hitler tak zareagował na wieść o przegranej wojnie. Cały naród niemiecki żył owym konfliktem i dopuszczał się coraz większych wyrzeczeń, kupowany obietnicami, że niebawem wszystko zostanie zrekompensowane, niebawem będzie się żyło łatwiej. No, nie zostało. W miejsce rekompensaty pojawiła się jeszcze większa bieda i upodlenie, a to była cudowna pożywka dla dojścia do władzy człowieka, który mówił otwarcie, że zdiagnozował, kto zawinił i będzie w stanie wszystko naprawić. Do tego obiecywał, że Niemcy staną się silne i dostatnie oraz nie braknie im terenów do życia. Pięknie to brzmiało w tamtych czasach, w ogóle nie rokujących na przyszłość, więc już zyskał sobie poklask ogółu. To jest po pierwsze. Po drugie, zbyt restrykcyjne postanowienia traktatu wersalskiego, o których już mówiłem i które totalnie załamały gospodarkę Republiki Weimarskiej. Ludzie nie mieli na chleb, fabryki stały, bezdomni poczęli szlajać się po ulicach. Całymi milionami podobny charakter chwili sprawił, że naród zaczął pragnąć szybkich, stanowczych działań, aby to zmienić, więc zaczęli szukać w radykalizmie. Po trzecie, XX wiek był wiekiem dyktatorów, gdzie każdy naród był prowadzony przez silną rękę i nikt tym nie widział nic specjalnie dziwnego. Dziś, gdyby jakiś pan Kowalski chciał obalić Sejm i parlament oraz zacząć sprawować pełnię władzy, parsknęlibyśmy prawdopodobnie śmiechem i usadzili go szybciej, niż by zdążył wstać. Ale kiedyś ludziom wydawało się to niezłe remedium na problemy. Skoro słaba demokracja sobie nie radzi, to silna ręka powinna przejąć ster. Wielu tak myślało. W dawnych czasach tak było, jakoś wszystko funkcjonowało. Do tego należałoby dodać złą kondycję zdrowotną prezydenta Hindenburga, który podpisał Hitlerowi glejt, dający mu praktycznie nieograniczoną władzę, a jako że był stary i ogarnięty demencją, to nie bardzo wiedział, co on w ogóle robi. Do tego dodajcie jeszcze najważniejszy powód, czyli antykomunizm. To była kluczowa sprawa, która zadecydowała o dojściu Hitlera do władzy. Świat XX wieku zdominowany był nastrojami marksistowskimi. Ruchy robotniczo-chłopskie walczyły o wpływy praktycznie we wszystkich krajach świata i w wielu kończyło się to przewrotem, a wszyscy u władzy, wszyscy możni i magnaci, wszyscy uprzywilejowani wiedzieli, co ów przewrót oznacza, ni mniej, ni więcej jak utratę wszystkiego. Ludzie utraciliby wolność, władza utraciłaby przywileje, a wszyscy możni przedsiębiorcy utraciliby swoje dobytki oraz profity płynące z dobrego urodzenia. Potentaci gospodarczy, właściciele firm i fabryk doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że walka toczy się dosłownie o wszystko, a jeśli do władzy dojdą czerwoni, to kolejnego dnia w ich pięknych willach, w ich cudownych rezydencjach zawitają ludzie z siekierami, no i tyle będzie z rodzin, tyle będzie z majątków.
Jako że uprzywilejowani bali się wszystkiego utracić, to szukali możliwości zanegowania rewolucji. Jak można ją zanegować? Ano doprowadzając do władzy kogoś, kto komunizmu szczerze nienawidzi i zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do jego rozwoju. Takim politykiem był Adolf Hitler. Oczywiście zanim trafił na świecznik, zanim zapisał się do partii, ociupinkę tym bolszewikom on przyklaskiwał, ale to za sprawą tego, że całe otoczenie to robiło. W momencie, kiedy zapisał się do tejże właśnie partii, od pierwszych chwil deklarował on nienawiść względem bolszewików, co możni przywitali z aprobatą. I nieważne było, że sam Hitler był niebezpieczny, że był fanatykiem, że doprowadzi do wyniszczenia narodu, bo przecież co bardziej inteligentni ludzie to widzieli. Byli w stanie to z wyprzedzeniem określić, ale mimo wszystko już woleli doprowadzić do zniszczenia narodu, niż do ogólnokrajowej rewolucji. I trudno im się dziwić, bo przykład takowych rewolt z innych państw pokazywał, że one też doprowadzają do wyniszczenia narodu. I to znacznie mocniejszego, bardziej inwazyjnego niż jakakolwiek wojna. I z całym szacunkiem, ale niestety jest to prawda. Podczas żadnej wojny świata ludność nie doznała takiego cierpienia, dyskryminacji, głodu i terroru jak w ZSRR albo Chińskiej Republice Ludowej, gdzie ludzie byli traktowani jak bydło i zamęczani na śmierć całymi dziesiątkami milionów. Więc ze strachu przed Sowietami Hitler otrzymał pełne poparcie klas rządzących, w tym także finansowe, opiewające na setki milionów reichmarek. To stąd Hitler miał kapitał na plakaty propagandowe, na utrzymanie partyjnych popleczników, na przemowy, na mundury, na wszystko. Ostatnia kwestia to fakt, o którym co by nie było, nigdy nam nie wolno zapomnieć. Mianowicie gwałt na systemie. Po dziś dzień zarzuca się Niemcom, że wszyscy byli źli i wszystkich trzeba obwiniać za nazizm, bo to oni dopuścili Hitlera do władzy i to oni go wybrali w demokratycznych wyborach. No, nie jest to do końca prawda i choć nie staram się ich wybielać, co zrobili, to zrobili, przecież to ich wina, nikogo innego, to mimo wszystko trzeba pamiętać, że nie wszyscy, widząc Hitlera, lecieli za nim na ura i nie każdy Niemiec popierał ideologię nazistowską, a wielu z nich było tak naprawdę ofiarami powstałego systemu faszystowskiego. Pamiętajmy, że w wyborach z roku 1932 NSDAP nie doszło do władzy dlatego, że 90 czy 80% ludzi na nich zagłosowało, tak jak na Łukaszenkę, chociaż wiadomo, że to jest pis na wodę fotomontaż, bo partia w tamtych czasach uzyskała zaledwie 33% poparcie. Mimo wszystko to im już wystarczyło, aby doprowadzić do gwałtu na narodzie i na systemie. W 1933 roku naziści podpalili Reichstag, czyli niemiecką siedzibę rządu, i zwalili winę na komunistów. Na skutek czego Hitler siłą rozwiązał parlament, powołał ustawę o ochronie narodu i państwa, która zdelegalizowała komunizm, ale w tym także zawiesiła jakiekolwiek prawa obywatelskie oraz konstytucję Republiki Weimarskiej. A 23 marca 1933 roku powołał on kolejną ustawę o pełnomocnictwach, udzielając tym samym, samemu sobie notabene, pełnomocnictwo na nieograniczoną władzę w każdym aspekcie. Niewiele później, bo 14 lipca 1933 powołano ustawę o zapobieganiu tworzenia nowych partii, no i jakakolwiek opozycja stała się nielegalna, słowem, kto był za Hitlerem, ten był, ale cała reszta, na którą opiewała większość narodu, po prostu została zakuta w kajdany i zmuszona do posłuszeństwa przemocą. Oczywiście, ktoś teraz powie, że mogli się buntować, ale mimo wszystko zwykły zjadacz chleba miał małe pole do buntu w narodzie, gdzie masy fanatyków były uzbrojone po zęby właśnie dzięki wsparciu przemysłowców, a przeciętny obywatel miał co najwyżej widły. Do tego dodajcie fakt, że aby zrzesić się z innymi ludźmi przeciwko władzy, no to musielibyście się najpierw z nimi porozumieć. A tam, tak samo jak w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, wystarczył jeden donos sąsiada, żebyście wraz z rodziną poszli do obozu. Słowem, Hitler pomyślał o wszystkim i tak można podsumować sposób jego dojścia do władzy. Masa niefortunnych zdarzeń plus konkretna sytuacja geopolityczna na świecie plus strach przed alternatywą w postaci komunizmu plus wielka bieda plus masa determinacji i sporo szczęścia. Mam nadzieję, że czujesz się ukontentowany tym podobną odpowiedzią. Może na zakończenie owego materiału wcisnę jeszcze jakieś zagadnienie, tu coś mam.
Co sądzisz o kowalstwie i odtwórstwie historycznym? Czy zgodziłbyś się polecić moją kuźnię w zamian za kuty ostry sztylet średniowieczny? No, widzę, człowiek interesu. Cóż, kowalstwo i odtwórstwo historyczne, bardzo fajna sprawa, ciekawa pasja, jak najbardziej, a jeszcze ciekawszy zawód, który w dzisiejszych czasach, rzecz jasna, staje się wręcz, no, takim arcydziełem. Wiecie, w dobie, gdy wszystko jest wykonywane taśmowo, to jakiekolwiek rękodzieło jest jawnym delikatesem, a tym bardziej takie, które wymaga masy pracy i nie lada umiejętności. Sam miałem znajomego, który parał się podobnymi rzeczami, to znaczy nie na poważnie, ale sam przez rok budował własną kolczugę, ot tak dla przyjemności. Zresztą daleko szukać, jeśli chodzi o pracę ze stalą, to na przykład mój dziadek był kowalem, no ale rzecz jasna to inna para kaloszy, bo czym innym jest podkuć konia, a czym innym wykuć zbroję średniowiecznego rycerza albo miecz. Tym bardziej taki profesjonalny, więc podobnym rzeczom przyklaskuję i takie rzeczy mi się podobają. A i przyznam, że sam od wielu lat choruję na to, żeby powiesić sobie jakiś miecz lub najlepiej polską szablę na ścianie w salonie. Kiedyś nawet na ten temat rozmawiałem z Bianką, to by było coś. No ale choć kontempluję o tym od dawna, to zawsze coś wyskakuje, zawsze jakieś komplikacje, zawsze pojawiają się jakieś bardziej naglące wydatki, jak to zresztą w życiu. Oczywiście ktoś by spytał, po co ci grzechu szabla, skoro nie będziesz nią walczył, na taka była jej funkcja. Ale odpowiem pytaniem na pytanie. A po co wam obraz na ścianie, skoro nie będziecie się przechadzać po pejzażu, który prezentuje? Tak? No właśnie. Inna kwestia to nawet samo bezpieczeństwo. Ja mam bardzo sprecyzowane podejście, dosyć radykalne podejście do broni i nie interesuje mnie polskie prawo, podług którego nie mogę się sam bronić, bronić własnego życia albo życia i majątku moich bliskich, kiedy ktoś mnie zaatakuje. Podobne sytuacje są podbramkowe i nawet jeśli miałbym kogoś zabić, rzecz jasna w samoobronie, bo nie mówię, broń Boże, o napaści. I potem iść do pierdla, to jeśli będę musiał, po prostu to zrobię w trosce o moje życie i zabezpieczenie życia moich najbliższych. Nie będę się oglądał na nic. Kiedyś zresztą od widza dostałem nóż bojowy amerykańskiej piechoty morskiej z okresu II wojny światowej, kabar 1217. I możecie mi wierzyć lub nie, ale jest to dla mnie prezent czysto użytkowy i chodzę z nim w zasadzie wszędzie. Tak i szabla na ścianie pełniłaby, rzecz jasna, rolę ozdobnika, ale jeśli ktoś by nam się wdarł do domu, no to stałaby się bronią i to zresztą dosyć skuteczną. No ale dobra, bo odpłynąłem totalnie. Ty mnie pytasz, czy mógłbym zareklamować twoją kuźnię w zamian za sztylet średniowieczny. Powiem tak, nie zwykłem reklamować firm na kanale, ale jeśli coś byś mi wysłał, mógłbym zobaczyć, w jakiej to jest jakości wykonane, to czemu nie? Wiesz, domyślam się, że jeśli masz całą kuźnię, to raczej bubla nie robisz, ale też nie będę widzom czegoś polecał i reklamował moim nazwiskiem, jeśli tego nie widzę. Musiałbym przekonać się o jakości wykonania na własne oczy, a sztylet średniowieczny, fajna rzecz, nie powiem, że nie, ale jak już mówiłem, nawet jeśli musiałbym do tego ciupinkę dopłacić, bo wiadomo, że większe rzeczy są droższe, to wolałbym coś większego w stylu miecz albo szabla, aby to powiesić w salonie i napawać tym oko. Zawsze o tym marzyłem i sama inicjatywa podobnej broni lub zajawki historycznej mi się jak najbardziej podoba, więc no... Oczywiście z chęcią bym podobną współpracę nawiązał. Konkludując, jeśli jeszcze jesteś moim widzem i jesteś tym dalej zainteresowany, to proszę napisz do mnie prywatną wiadomość na fanpage'u na Facebooku, bo o ile komentarz no mogę przeoczyć, a prywatnych wiadomości na YouTube raczej w ogóle nie przeglądam, o tyle te z fanpage'a staram się na bieżąco lustrować i jeśli tylko coś nie wpadnie do spamu, no to odpisuję dosłownie na wszystko. No chyba, że delikwent pisze po to, aby mnie zwyzywać, to wiadomo, ban bez rozmowy, ale jeśli ktoś jest normalny i bardziej rozwinięty mentalnie od dziecka z przedszkola, to rzecz jasna wszystkim odpisuje. W każdym razie staram się to robić. Dobra, nie wiem, ile ten materiał ma już czasu, ale wydaje mi się, że sporo i tutaj raczej bym go zakończył. Mam nadzieję, że dzisiejszy klip z serii Q&A, czyli pytajcie, a będzie wam dany, wam się podobał, że mówiłem o rzeczach ciekawych, które być może was zaintrygowały. Nie było to dla was sygnowane z czasem straconym. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o Patronite. To dzięki niemu w znacznej mierze funkcjonuje. Hej ludziska, cześć!